Dzień dobry, witam wszystkie znaki Trygonu Ognia, Barany, Lwy i Strzelce i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Zaczynamy od Barana. Król Buław, lider. Osoba, która wie, czego chce, sięga po swoje. Impreza? Może tak być. Albo chęć zaplanowania jakiegoś konkretnego działania, już wdrożenia jakiejś idei w życie, może Was troszeczkę, w cudzysłowie, kosztować stresu. Okej, okay, jakaś nieprzespana noc, jakieś po prostu takie zmartwienia. Więc spokojnie, spokojnie, macie moc, jak to się mawia. Cztery monety i 10 monet. Po prostu trzymajcie się swojego stanowiska. To wam da takie poczucie jakby stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, tak? Tutaj trzymam się swojego stanowiska. A co z zewnątrz właściwie? Okej. Okay. No, słuchajcie, część z Was, to jest tutaj, tutaj są sprawy administracyjne, które dosyć niespodziewanie mogą w Waszą stronę zostać skierowane i to może być zaskakujące i trzeba właśnie dlatego tym bardziej trzymać się swojego stanowiska, jeśli w coś wierzycie. Król Buław zazwyczaj wierzy w siebie, w swój plan, ok, więc to jest pierwsza historia. Druga historia, jeśli macie w swoim otoczeniu raka lub ktoś, kto ma raka w swoim horoskopie urodzeniowym mocno osadzonego, ta osoba może zechcieć odnowić z Wami kontakt, ok, porozmawiać szczerze o czymś. Może ktoś w ogóle ma potrzebę porozmawiania szczerze z Wami o czymś i ta szczerość trochę doprowadza do sytuacji, w której jest jakieś zmartwienie, ale z drugiej strony, tak jak mówię, trzymacie się swojego stanowiska, wierzycie sobie. Dalej, magik, same wielkie arkana z zewnątrz i 5 monet. Uważajcie też na osoby, które próbowały coś jakby to powiedzieć, zmanipulować. Nie było prawdy w tej manifestacji tutaj, niby sięgały po marzenie, ale jednak może jednak nie do końca dokładnie, znowu piątka. Były w zgodzie ze sobą i to było ich prawdziwym pragnieniem. Może sięgały po Was, a wokół jeszcze byli inni, okej. No słuchajcie, rada dla Was to 5 buław. 5 buław, jak wiemy, to jest chaos i to jest konflikt i tutaj ludzie po prostu na oślep uderzają tymi pałami w tą piniatę, tak to nazwę, nie do końca mają plan działania, każdy co innego mówi, co innego robi. Ważne jest, żeby wypracować, słuchajcie, jeden wspólny mianownik, wypracowanie tego mianownika wspólnego, dojście z kimś do porozumienia. Może być dla Was stresujące, ale jesteście moim zdaniem bardzo mocno przywiązani do swojej myśli, do swojego jakby, do tego, jak Wy widzicie daną historię, jak Wy chcecie ją dalej rozwijać, bo Wam to przynosi 10 monet, czyli to poczucie spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa, ok? A tu mamy kogoś lub coś, ale kogoś, no umówmy się, kto nie do końca wie, co mówi, jest trochę takie rozchwianie, z jednej strony jest frontem do Was, później się trochę od Was odwraca, więc może to nie jest po prostu ten moment. Zadbajcie o własny interes, ok? Jest jakaś zmiana, tutaj dwie zmiany są nawet, co do których może brakuje troszkę elastyczności po tej stronie, tak? Ktoś myśli, że może ma moc w sobie, ma siłę, żeby sięgnąć po coś, ale niestety wydaje mi się, że jeszcze potrzebuje się więcej czegoś dowiedzieć, douczyć. Okej, okay. Brakuje mu jakichś zasobów, żeby coś z Wami zrobić wspólnie. Tak też może być. Trzymajcie się, moje drogie barany. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. I do usłyszenia. A teraz zapraszam lwy. Lwy, lwy, lwy. 10 buław. Co tutaj się stało? Że tak ciężko i takie zmęczenie. Ja myślę, że zmęczenie. To jest zmęczenie dla mnie. To jest przygniecienie, uczucie przygniecenia jakąś sytuacją. Poczucie braku, poczucie odizolowania.
No, dużo się może dziać w ogóle, grunt się pali pod nogami, nie wiemy już w co ręce wkładać. Okej. Ojej, zobaczcie, dwie czwórki później. Starajcie się, słuchajcie, no trzymać swoje stanowisko, swojego zdania trzymać. Odpocząć też, jeśli to możliwe. A co z zewnątrz w zasadzie? Z zewnątrz rozczarowanie, o którym ktoś nie mówi otwarcie i wprost, ale na przykład się od was odseparował. I to was może w jakimś tam znaczeniu dotknąć. Ktoś podejmuje trudną decyzję, ale w tej chwili nie jest gotowy na to, żeby tą decyzję zakomunikować. Zatrzymuje to dla siebie. Znaczy powiem tak, tutaj wy jesteście z zewnątrz, dwójka mieczy jako rada, serio. No, drogie moje lwy, dwójka mieczy jako rada, as mieczy, musiałam to doprecyzować wam troszeczkę, prosi nas o to, żebyśmy podjęli decyzję, ale w oparciu o dodatkowe informacje, które zgromadzimy. I jeśli w coś wierzycie, jeśli macie swój pomysł na coś, tutaj bardzo silnie się pojawi energia takiego, powiedzmy sobie, ustabilizowania siebie, uspokojenia siebie, jeśli trzeba, bycia wiernym swoim przekonaniom, nie martwienia się na zapas, okej? Okay? To jest ważne, żebyście się nie martwili na zapas decyzję, którą podjęliście, no dla was jest słuszna. Ktoś się może z tym nie zgodzić i ktoś w związku z tym gdzieś tam się odsuwa od was, odwraca od was, idzie w jakąś inną stronę, tak? Ale szczerze mówiąc, też widzę tutaj taką sytuację, gdzie z jakiegoś powodu, tylko nie wiecie, no nie wiem dlaczego, nastąpiło tu w pierwszej połowie 48 godzin jakieś rozczarowanie. I jest przytłoczenie tą całą sytuacją, okej? Okay? Może się z kimś pokłóciliście, może wymieniliście zdania na zbyt impulsywnie i doprowadziło to do tej sytuacji, że się do siebie nie odzywacie. To ta druga strona, moim zdaniem, jest szansa, że pierwsza wyciągnie rękę, co może wam poprawić trochę nastrój, poprawić wasze samopoczucie, natomiast i tak będziecie mieć potrzebę po prostu odpoczynku, czy inaczej, jaką potrzebę będziecie mieć, to tylko wy wiecie, ale chodzi o to, że tutaj karty proszą, wskazują, żeby po prostu odpocząć po tym wszystkim, dobra? Dać sobie chwilę. Trzymajcie się, moje drogie lwy, uważajcie na siebie, bardzo proszę, ściskam, całuję, pozdrawiam i teraz zapraszam strzelce. Moje drogie strzelce, co u strzelca? Rycerz Buław, strzelec w swojej energii pędzi. Pędzi. Pomimo trudności, pomimo przeciwstawności jakichś, pomimo wcześniejszych doświadczeń, które zazwyczaj w dziewiątce Buław nas blokują, idziemy do przodu. Nie poddajemy się. Absolutnie. Przed siebie. Dziewięć mieczy. Pojawiło wam się to w czytaniu tygodniowym i transformacja. No to muszę zacząć, co jest z zewnątrz. Tu jest rydwan. Przy królowej buław. 10 monet i cesarz. A wyjściowo paś monet. Paziowa energia, moje drogie strzelce. Powiem tak, no w waszym otoczeniu kobieta lub mężczyzna w zasadzie, no osoba, która niewątpliwie zwraca swoją uwagę na siebie, waszą uwagę na siebie zwróciła, no ciągnie was do tej osoby. Natomiast ta osoba albo się od was odseparowała, albo się od was odwróciła, albo po prostu wyjechała gdzieś i trochę tęsknicie, albo zdecydowała się pójść w innym kierunku, ok? I czuje się tam dobrze. Szczerze mówiąc, z zewnątrz dla części z was mamy tutaj wielką, fajną energię również. To jest ta część tutaj. Wsparcia, oparcia, które macie w rodzinie, w przyjaciołach, w rodzicach. Ok? Nowe możliwości jakieś, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jeśli macie zamiar na przykład rozmawiać z kimś o podwyżce, o zmianie statusu zatrudnienia, nie wiem. Też jest na to szansa, żeby taką rozmowę podjąć, natomiast trzeba będzie się być może więcej czegoś douczyć, dowiedzieć, zainwestować w siebie.
Ogólnie słuchajcie, strach ma wielkie oczy i ta energia tutaj dobra nie jest dla Was, więc mam nadzieję, że z nikim to nie będzie rezonowało, dlatego że tutaj mamy, czujemy, że musimy coś zmienić w naszym życiu i czujemy, że sytuacja, w której jesteśmy, nie jest najlepsza i ta transformacja, w czasie której teraz może część z Was jest, zastanawiania się nad tym, jak ta przyszłość się ułoży lub co mam zrobić z konkretną sytuacją, nie jest dla Was łatwa, jest stresująca, tak? A część z Was z jakiegoś powodu obawia się podjąć ruch albo obawia się, jakby co ten nowy początek przyniesie. Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj jest duży zapał do działania, który później gaśnie z jakiegoś powodu, ok? Więc słuchajcie, ja doprecyzuję Wam tą dziewiątkę mieczy, jeśli pozwolicie, bo dziewięć mieczy, trzeba szybciutko wyjść z tej energii, słuchajcie, bo jeszcze chwila, a będzie po prostu, nie wiem, no, lekki depresja, bo tym bardziej, że ta karta już się przewija u Was, chyba drugi czy trzeci raz, jak robię czytania, więc też bardzo proszę, nie dla wszystkich jest to film, jeśli tutaj są osoby, które po prostu chciały się dowiedzieć, co tam ciekawego w najbliższych 48 godzinach, a są w dobrej formie, to nie jest czytanie dla Was, kochani, więc też, żebyście sobie nie zatruwali głowy jakimiś zmartwieniami lub na siłę nie szukali po prostu historii, których nie ma, dobrze? Weźcie to, no, wy się, okej, okay, jest dwa razy rydwan, może część z Was po prostu jakąś podróżą się stresuje. Może chciałoby gdzieś pojechać, odpocząć, potrzebujecie odpoczynku, ale część z Was potrzebuje się zastanowić, co dalej z jakąś sytuacją w Waszym życiu i to jest dla mnie jeszcze taka historia. Karta mówi, nie martw się na zapas, tylko bądź konsekwentny tutaj w rydwanie. Samokontroluj swoje emocje, kontroluj się. Jeśli wiesz, czego chcesz, idź po to. Nie stresuj się, daj sobie czas, daj swojemu umysłowi odpocząć chwilkę. Dobrze? Kim jest królowa buław? 9 monet. Część z Was, no może panna jakaś, jeśli nie, to jest jakby ktoś, kto niewątpliwie jest z siebie zadowolony, jest bardzo niezależny. Tutaj mamy osobę, która nie traci energii. To jest osoba, to jest energia osoby, która generalnie rzecz biorąc, no trochę tak jakby jest niezależna, na zasadzie nie, to nie. No tak tutaj wyszło, więc tak jak mówię, nie jest to czytanie dla wszystkich. Tylko pytanie, dlaczego Wy się tym stresujecie tak bardzo? Cztery kielichy. No to albo Wy, albo tutaj ta druga strona ma potrzebę bycia szczerym ze sobą, pogadania o tym, czego chce, czego nie chce, podjęcia jakiejś, powiedzmy sobie, ktoś nie przyjął od Was uczuć? Okej. Okay. Albo Wy nie przyjęliście od kogoś? No, skomplikowana jakaś sytuacja, słuchajcie. Tyle powiem. Rada, paść monet. Więc uwaga, jeśli to są jakieś takie, powiedzmy sobie, kłopoty w relacjach, no to paść monet dla mnie mówi, że trzeba się docierać, po prostu, pomimo trudności, nie kłócić się, zacząć od początku być może, ok? Bo dużo ładnego z zewnątrz też, więc macie wsparcie w rodzinie, w przyjaciołach i to na pewno, i na tym się bazujcie, i nie martwcie się na zapas, bo tutaj przy dziewiątce mieczy jest rydwan, czyli kontroluj się. Kontroluj swoje emocje, kontroluj to, jakby absolutnie w jakim kierunku zmierzasz i będzie sukces, tak? Ale też odpocznij. Jeśli jesteście po zerwaniu, po zmianie jakiejś takiej ważnej w Waszym życiu, odpocznij, dobra? Więc to też jest jeszcze dodatkowo. Uważajcie na siebie, ściskam, całuję, pozdrawiam i do usłyszenia.